Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Czuga i witam Was na moim kanale. Tutaj testowaliśmy już monitor, krzesło, a dzisiaj przyszedł czas, abyśmy przetestowali telefon. Dlaczego akurat zdecydowałem się na test telefonu? Ponieważ firma TP-Link, która produkuje routery, teraz wzięła się również za smartfony. I dzisiaj właśnie mam taki od nich smartfon, czyli Nefos X9. Jest to smartfon ze średniej półki cenowej, który można zakupić za około 700 zł. Ten telefon może też być świetnym prezentem dla naszej drugiej połówki, na przykład dziś, walentynki. Jest to dobry smartfon w dobrej cenie, który sprawdza się w codziennym użytkowaniu. Ale przejdźmy do szczegółów, abyście mogli poznać go trochę bliżej. W samym opakowaniu znajduje się oczywiście smartfon, zestaw słuchawkowy i ładowarka, która jest ładowarką do szybkiego ładowania. Obudowa stworzona jest z poliwęglanu, gdzie tak jak widzimy bardzo są przyjemne i ładne w wyglądzie takie srebrne wykończenia u góry, u dołu i srebrne wykończenie przy czytniku linii papilarnych. Niektórych może odstraszać to, że mamy odstający delikatnie obiektyw i niektórzy mogą się bać, że ten obiektyw się zarysuje. Akurat producent troszeczkę przemyślał ten temat i dał nam w zestawie również silikonowe etui, które po nałożeniu niweluje jakby możliwość porysowania naszego obiektywu i wtedy ten obiektyw już nie jest wypukły, tylko chowa się delikatnie w silikonowe etui. Pierwsze moje wrażenie było takie, gdy wziąłem ten telefon w ręce, to myślałem, że jednak obudowa z tyłu jest aluminiowa, ale poliwęglan bardzo fajnie to imituje i możliwe, że przez to jest troszeczkę nawet lżejszy. Sam ekran pokryty jest Gorilla Glass. Nefos posiada panoramiczny ekran Full View HD+, o proporcjach 18:9. Ma bardzo dobre kąty widzenia, jego rozdzielczość to 1440x720. Wiem, że może inne smartfony mają troszeczkę większą rozdzielczość, ale przypominam dalej, że jest to jednak smartfon ze średniej półki cenowej. TP-Link umieścił właśnie w tym telefonie matrycę w technologii IPS. Sama rozdzielczość ekranu to 5,99 cala. Przejdźmy zatem teraz do bebechów tego telefonu, sprawdźmy co jest w nim w środku. Smartfon posiada procesor MediaTek MT6750. Jest to procesor 8-rdzeniowy. Dodatkowo mamy 3 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej. Telefon posiada Androida 8.1. Skoro znamy już delikatnie specyfikacje, przejdźmy teraz do rzeczy, którą może wiele osób interesować, czyli aparaty. Z tyłu mamy dwa aparaty, jeden o rozdzielczości 13 megapikseli, drugi o rozdzielczości 5 megapikseli, a z przodu do selfiaczy mamy aparat o rozdzielczości 8 megapikseli. Zdjęcia, jakie wykonuje Nefos swoimi tylnymi dwoma aparatami, są dosyć ciekawe. Jest duża szczegółowość, kontrast, mamy tryb HDR, więc możemy go włączyć lub wyłączyć i z niego korzystać. Pojawia się czasami szum, ale jeżeli chodzi o zdjęcia robione w dzień, to są naprawdę ciekawe. W tym momencie możecie zobaczyć zdjęcia przy sztucznym oświetleniu tutaj u mnie w studiu samego opakowania Nefosa, jak one się tutaj prezentują, dlatego te zdjęcia, jeżeli też oświetlimy w miarę dobrze, wyglądają dosyć ciekawie. Zdjęcia w nocy pozostawiają niestety wiele do życzenia, ale jak najbardziej przypominajmy o tym, że jest to jednak telefon ze średniej półki cenowej. Przedni aparat ze selfiaczami radzi sobie nawet dobrze. Czasami te bokeh jest lepsze, czasami trochę gorsze, ale jak najbardziej cały aparat przedni jest na plus. Jakość dźwięku jest naprawdę dobra, oczywiście brakuje niskich tonów, więc za bardzo się ich tutaj nie doszukamy, ale sama jakość dźwięku i głośność tego dźwięku jest naprawdę na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o tą półkę cenową. Sam telefon ma dosyć sporo opcji, jeżeli chodzi o odblokowywanie telefonu. Z tyłu, jak widzimy, w dobrym miejscu umieszczony jest czytnik linii papilarnych, gdzie po chwyceniu telefonu od razu możemy przyłożyć nasz palec. Wczytuje się dosyć szybko, przeglądając jakieś tam różne inne recenzje odnośnie tego telefonu, widziałem, że wiele osób narzekało na to, że jest to dosyć powolny system odblokowywania. Zresztą sami możecie zobaczyć, że odblokowuje się całkiem szybko. Według mnie, nie wiem, może ktoś jest bardziej wymagający, ale nie jest to jakiś tam duży problem. Telefon również możemy odblokować za pomocą funkcji wykrywania twarzy. Ja całą procedurę odblokowania przygotowałem bez okularów i bez czapki. I oczywiście jak najbardziej smartfon sobie z tym radzi. Po wciśnięciu, no jednak musimy go wybudzić, po wciśnięciu wybudzenia telefonu po chwili mamy telefon odblokowany. Nie jest to długie, ale jednak szybciej działa czytnik linii papilarnych niż odblokowywanie twarzą. Oczywiście oprócz tego możemy również narysować swój własny wzór lub wklepać po prostu pin. Telefon posiada hybrydowy slot pamięci, czyli możemy wsadzić dwie karty SIM lub jedną kartę SIM i powiększyć pojemność pamięci naszego telefonu do 128 GB.
Wróćmy do tematu samego aparatu, a bardziej o wideo. Wideo możemy nakręcić w rozdzielczości 1080, 720 lub 480p. Szkoda trochę, że nie ma jakiejś podstawowej stabilizacji obrazu, ale w dobie wielu gimbali, które są w przystępnych cenach, myślę, że też da radę rozwiązać ten problem. Mamy kilka innych opcji, jeżeli możemy wybrać w samym aparacie, w samym wideo. Jeżeli chodzi jeszcze o wideo, to możemy wybrać opcję zwolnionego tempa, poklatkowo. Możemy zrobić zdjęcia panoramiczne, monochromatyczne, żywności czy błyskawicy wstęgowej. To za bardzo nie wiem, co jest, jeszcze tego nie testowałem. Jest również tryb profesjonalny, w którym możemy ustawić sobie manualnie ostrość, możemy ustawić balans bieli, czas naświetlania migawki i ISO. Możemy również wybrać tryb, w jakich proporcjach chcemy zrobić zdjęcie, czy ma być to 18:9, czy ma być to 1:1, czyli nasz podstawowy kwadracik, i czy ma być to 4:3. Mamy również manualnie opcję ustawiania odcieni, nasycenia, jasności i kontrastu przed zrobieniem zdjęcia. Jedną rzecz, której nie mogłem znaleźć w tym aparacie, to zmiany jakości zdjęcia. Wielkość, proporcje są, o których już mówiłem, ale jeżeli chodzi o samą zmianę jakości zdjęcia, jego wielkości, no to niestety nie znalazłem, chyba że liczą się tutaj te proporcje. Albo może gdzieś jest ukryte to głębiej w systemie. Powiem jeszcze jednej takiej ciekawej funkcji w tym telefonie. Gdy mamy telefon zablokowany, a na przykład chcemy szybko odpalić aparat, wystarczy, że na zablokowanym telefonie narysujemy V-kę, zaznacza się V-ka i odpala nam się aparat. Oczywiście w niczym to nie przeszkadza, ponieważ gdy go wyłączymy, dalej telefon jest zablokowany, zdjęcie oczywiście zostało zrobione, zapisało się w pamięci, ale nikt, kto na przykład weźmie aparat do ręki i zrobi zdjęcie, nie odblokuje się ten telefon automatycznie, jednak trzeba użyć opcji odblokowywania, jakie zaprogramowaliśmy w telefonie. Moi drodzy, jeżeli chcemy przeoszczędzić na telefonie, a zaoszczędzone pieniądze na przykład wydać na jakieś przyjemności, powiedzmy na kolację z naszą drugą połówką, bo akurat dzisiaj publikuję ten film i dzisiaj są walentynki 14 lutego, i mieć dobrze działający telefon, to myślę, że Nefos X9 jest interesującą propozycją, tym bardziej, że również może się nadać na prezent dla drugiej połówki, na przykład 14 lutego. Moi drodzy, jeżeli odcinek Wam się podobał, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, zostawić dzwonka, żeby się nie pominęli kolejnych odcinków, łapka w górę też mile widziana i komentarz. Napiszcie w nim, jaki prezent zrobiliście dla swojej drugiej połówki właśnie 14 lutego. Ja dziękuję jeszcze raz za obejrzenie tego materiału, widzimy się w kolejnych. Na razie, trzymajcie się, cześć!